Poznaliśmy wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. GUS nie ma dobrych wieści. Społeczeństwo cały czas się starzeje. Liczba ludności Polski w ubiegłym roku wyniosła ponad 38 milionów. Ponad 22 miliony to mieszkańcy miast, 15 milionów zamieszkuje wieś. Miasta notują niewielki spadek, wsie niewielki wzrost, a to spowodowane jest migracjami z centrów miast do przygranicznych gmin. Widać wyraźnie z danych spisowych, że mamy do czynienia z pewnymi charakterystycznymi ruchami również wewnątrz struktury ludności, na przykład to, że z pewnych obszarów Polski ludzie migrują do dużych ośrodków aglomeracyjnych, często nie do centr miasta, ale do gmin otaczających. To też ma związek z ofertą mieszkań tam. Natomiast w innych miejscach ta ludność się bardzo wyraźnie depopuluje i teraz z innych narzędzi, które realizujemy w Głównym Urzędzie Statystycznym, robimy co jakiś czas taką prognozę ludności, wynika, że w perspektywie 20-30 lat są obszary, są gminy w Polsce zagrożone całkowitą depopulacją, to znaczy, że nikt tam nie będzie mieszkał. To są takie wschodnie obszary województwa podlaskiego, lubelskiego, trochę świętokrzyskie, ale nawet też wschodnia część zachodniopomorskiego. To też jest bardzo poważne wyzwanie, ponieważ sektor publiczny generalnie na przykład powinien zapewniać określone usługi publiczne w postaci ochrony zdrowia. Je trzeba planować też proporcjonalnie w jakimś sensie do ludności zamieszkującej dane obszary. No i trzeba się zastanowić, w jaki sposób to wszystko kształtować i czy rzeczywiście stać nas na to, żeby dopuszczać, żeby pewne obszary się wyludniały całkowicie. Czy my możemy powiedzieć, że ten proces wyludniania się w pewnych obszarach, czyli proces takiego wykluczenia pewnych obszarów postępuje? Tak, no widzimy to wyraźnie w wynikach spisowych. Nawet prezentowałem dzisiaj taką mapę, gdzie mamy te ubytki większe niż 10%, gdzie już więcej niż 20% stanowi ludność w wieku emerytalnym. I to są generalnie te same obszary, właśnie te, o których mówiłem. One rzeczywiście są swego rodzaju ryzykiem objęte i należy się im przyjrzeć. Spis powszechny to wydarzenie nie do przecenienia. O spisie często myślimy jako o sposobie policzenia ludności, ale to tylko pozory, bo spis gromadzi materiał, który staje się podstawą do innych badań. Kiedy mówimy o inflacji czy PKB, to także dyskutujemy o wynikach spisu powszechnego. Możemy powiedzieć o kilku istotnych aspektach zmian, takich z perspektywy gospodarczej. To jest zmieniająca się struktura ludności, starzejące się społeczeństwo, to są bardzo duże wyzwania już same w sobie, bo coraz więcej ludzi starszych, wymagających opieki, a więc i też struktura zawodów potrzebnych na rynku być może musi zostać dostosowana, ale z drugiej strony też na przykład poprawiająca się jakość kapitału ludzkiego w Polsce, bo widzimy, że następuje dalszy progres, jeżeli chodzi o wykształcenie, te wyższe poziomy wykształcenia osiągane są już przez większą część społeczeństwa. To na pewno wpływa na potencjał, który mamy jako miejsce do działalności gospodarczej. Tak? Zresztą widzimy to po inwestycjach zagranicznych, że ci inwestorzy bardzo chętnie przychodzą tutaj, bardzo wysoko oceniają jakość kadry. Trudno w przypadku naszym mówić o zastępowalności pokoleń, a wobec tego na te coraz szersze roczniki przechodzące na emeryturę pracuje coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. To oczywiście może nam zachwiać w ogóle strukturą całej gospodarki i tutaj musimy podejmować jakieś działania, które będą starały się wychodzić naprzeciw tym problemom. Mediana wieku wyniosła 42 lata. Dla porównania w 2011 roku było to 38 lat. W perspektywie 10 lat więcej jest osób z niepełnosprawnością. Osoby wykształcone stanowią 23%. W poprzednim spisie było to jeszcze nieznacznie więcej niż 17%. Kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Widać dokładnie, że zasoby pracy w Polsce starzeją się, a tych zasobów, które są młode, będzie coraz mniej. Ponieważ wiek podejmowania pracy, a więc wiek dorosły, wchodzą bardzo nieliczne generacje urodzonych już w wieku 21, więc po roku 2000. W związku z tym będzie tych osób mniej i coraz więcej prac w przemyśle przetwórczym, w różnych administracji trzeba będzie zastępować sztuczną inteligencją. Nie mamy innego wyjścia, a także bardzo dużo przyłożyć wagi do tego, żeby osoby starsze, które osiągają wiek emerytalny, żeby te osoby chciały dłużej pracować, żeby wydłużały swój czas pracy. Szczególnie dotyczy to usług, dlatego że pojawia się drugi problem, problem bardzo szerokiego rozwoju usług opiekuńczych związanych z osobami, które będą osiągały bardzo zaawansowany wiek, przez co rozumiem 85 i więcej lat, 90 lat, 100 lat.
Więc tych osób będzie coraz więcej, dlatego że wiek bardzo zaawansowany, będą wchodzić generacje urodzone w czasie wojny, trochę przed wojną, a przede wszystkim w okresie pierwszego powojennego wyżu demograficznego, kiedy w roku na przykład 1955 urodziło się prawie 800 tysięcy dzieci. A w związku z tym część tych dzieci będzie dożywała bardzo zaawansowanego wieku, a ten wiąże się z niesamodzielnością. To problem, który w Polsce nie jest rozwiązany. Obecnie żyje już ponad 6 tysięcy osób, które ukończyły 100 i więcej lat. To kolejny problem na horyzoncie. To wszystko będzie oddziaływało na ochronę zdrowia, a więc inaczej sformułowane potrzeby w ochronie zdrowia, będzie oddziaływało z całą pewnością na zatrudnienie, na ubezpieczenia społeczne, ale także na system edukacji, który będzie wymagał tego, żeby inaczej edukować niż obecnie, żeby inaczej ustawić programy kształcenia. I tutaj można powiedzieć już dzisiaj, cyfryzacja naszego życia wymaga lepszej edukacji w zakresie nauk ścisłych, przede wszystkim matematyki. Z problemem demograficznym Polska mierzy się od wielu lat. Strategia demograficzna jest dokumentem rządowym, który został przyjęty w listopadzie po blisko 2 latach analiz, badań i konsultacji. Pokazuje wszystkie uwarunkowania, które wpływają na dzietność. Polacy chcą mieć dzieci, ale napotykają na wiele problemów, które uniemożliwiają bądź powodują odkładanie planów w czasie. Ubywa nas, to jest jeden ważny wniosek, czyli mamy ujemny przyrost naturalny, więcej zgonów niż urodzeń. Starzejemy się i to jest bardzo istotna informacja, to też oczywiście nie jest zaskakujące, natomiast to rodzi ogromne konsekwencje, bo będzie wymuszało na nas dłuższą aktywność zawodową, szereg innych konsekwencji, na przykład zahamowanie wzrostu gospodarczego, spadek innowacyjności. To są te wszystkie konsekwencje tego, że wymieramy, starzejemy się. I dla nas najistotniejsze jest to, że patrzymy na to, gdzie przybywa ludności w Polsce. I to są tereny dookoła wielkich miast, czyli tak zwana suburbanizacja postępuje i to jest zjawisko, z którym absolutnie nie powinniśmy walczyć. Powinniśmy je starać się programować i projektować tak, aby ono nie rodziło negatywnych skutków, bo suburbanizacja, kiedy dzieje się w sposób chaotyczny, powoduje ogromne koszty, natomiast planowanie jej i kontrolowanie tego procesu, myślę, że może przynosić skutki bardzo pozytywne, dlatego że Polacy marzą o tym, żeby mieszkać na przedmieściach, mieć dobrą pracę, móc zakładać i powiększać swoje rodziny. I to są nasze aspiracje życiowe, tak wyobrażamy sobie idealne życie. No i naszym zadaniem jako polityków, jako osoby, które prowadzą, programują polityki publiczne, powinno być to, aby na te aspiracje życiowe Polaków odpowiadać, tworząc im warunki do tego, by mogli je realizować. Wyniki spisu powszechnego potwierdzają, przed polską gospodarką poważne wyzwania. Spada liczba ludzi w wieku produkcyjnym. To podkopuje naszą przewagę konkurencyjną, jaką jest dostępność dobrze wykwalifikowanej i relatywnie taniej siły roboczej. Polska gospodarka w obliczu negatywnych tendencji demograficznych musi w coraz większym stopniu stawiać na zwiększanie produktywności, wydajności. Potrzebujemy więcej inwestycji, tak aby kapitałem czy organizacją pracy, tak zwanym know-how, wiedzieć jak robić coś lepiej, szybciej, efektywniej, zastępować tą ubywającą podaż pracy, której jest coraz więcej w Polsce, też dzięki napływowi pracowników zagranicznych, mimo negatywnych tendencji demograficznych, ale jednak ze względu na szybki rozwój gospodarki, tej podaży pracy jest ciągle za mało i ta luka, ten deficyt podaży pracy będzie się w kolejnych latach pogłębiać. Wbrew pozorom Polska nie jest taką małą kropką na marginesie zglobalizowanej gospodarki. Występujące obecnie napięcia geopolityczne na świecie, których no, ważnym, tragicznym elementem jest rosyjska agresja wobec Ukrainy, w pewnym sensie sprzyjają znaczeniu polskiej gospodarki w globalnych łańcuchach produkcyjnych. Całkowita izolacja Rosji z tych globalnych łańcuchów produkcyjnych, stopniowe wyłączanie, izolacja Chin też z tych globalnych łańcuchów produkcji
i dostaw zwiększa znaczenie polskiej gospodarki. W opublikowanym niedawno raporcie największego armatora na świecie i agencji informacyjnej Reuters, Polska zajęła pierwsze miejsce jako najbardziej atrakcyjne miejsce do lokowania produkcji dla firm europejskich przenoszących produkcję z Chin czy szerzej z Azji bliżej konsumentów w Europie. To wskazuje, to potwierdza, że Polska ma bardzo poważne przewagi konkurencyjne, takie jak wysoka konkurencyjność kosztowa, duży rynek wewnętrzny, dostęp do bardzo dużego unijnego rynku. Coraz częściej też w Polsce sprawdzają się, wdrażane są nowoczesne technologie i jednocześnie nie ma wśród inwestorów obaw o bezpieczeństwo Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 powstał jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. W tym czasie do Polski napłynęło kilka milionów uchodźców wojennych. Polski rynek pracy jest dla nich najbardziej zrozumiały. Ponadto Polska jako pierwsza uprościła procedurę legalizacji i zatrudnienia uchodźców z Ukrainy. Stworzyła zachęty i system pomocy. Większość wykonuje prace fizyczne. Nie wiadomo, kiedy skończy się wojna, ale Polska musi być przygotowana na kolejną falę migracji ze wschodu. Jak to wpłynie na naszą gospodarkę? To nadal pozostaje kwestią bieżącą. Badań.